the Free Cities Debt Collection Agency. Can I help you? Yes. It has come to our attention that you are the offspring of the former owner of this workshop. Is that correct? Now, good. Your father accrued 50,000 golds in debt from his business. Since we cannot find him, the debt has fallen. That's all. You have a good... What should I do? Maybe I should go to... Tak, siemanko wszystkim z tej strony Aki i witam was w kolejnym odcinku z My Time at Portia. Jest, no i kuźwa, dopiero teraz niestety oni mi przyszli. Ostatnio nam wcześniej troszkę przyszli odnośnie naszego długu, a konkretnie długu naszego ojca. I że oni chcą... Copperplate'em. Aha, no i że oni chcą nasze, tę całą kasę 5000 czy 50 tysięcy, nie pamiętam. Tak, dzisiaj jest spotkanie pod ratuszem. No i są copperplate'y, coś tam. Copperplate'y, tak. Dwa. I oczywiście co? No i oni dopiero mi się teraz pojawili. Odnośnie długu, to idziemy znowu szukać, rozmawiać muszę z burmistrzem, potem z całą resztą, ktokolwiek miał jakikolwiek dług. A bo on już u siebie. Szkoda, że od 9 jest otwarte, no nie? Czekajcie. Mamy zapytać się odnośnie Scrapsa. Czy ktoś nie widział Scrapsa? To do tej 9 jeszcze pół godziny, to popytamy tutaj, ponieważ on się tutaj kręcił. Przy Central Plaza, no to on będzie gdzieś tu. I haven't seen Scraps for a while. He used to come by and beg for scraps. I hope to see him again. Hi. A się przywitajmy normalnie z Martą jeszcze. Marta to Marta. I haven't seen Scraps in a while. I know Polly put that poster up. She's always worried about that dog. Hey! Lucy wants to talk to me about Dolly's behavior again. Goodbye! No nic nie poradzisz. A teraz tak, kto jeszcze może wiedzieć co najmniej? Hi! Nie, ten nie wie. Hi! Higginsa nawet się nie pytam, bo wiecie co to... Jaki jest Higgins? Nie ma Marsa, bo Mars może by cokolwiek wiedział na ten... Higginsa się nie pytam, mówiłam, bo Higgins to Higgins, nie? Może Alice coś wie na temat psa? Nie. O. Adrid? Nie, on nic nie wie. Tam jest Mars. No tak, jest. Ten ma swoje gadanie. Sorry, Mars. Hi. Yes, I'm in a hurry. See you. Hey, Marlo told me how you defeated. No, wszyscy teraz wiedzą, jak pokonaliśmy księcia szczurów. A może. Nie, Felix nic nie wie. Oak? I have seen a big rat before. Goodbye. Ech. Liczyłam, że cokolwiek dowiemy się odnośnie Scrapsa od kogoś. Ale nie mam pojęcia, kogo możemy pytać. Dobra, tu jest to. There is. You should also have a talk with Mark, the missing dog. No, I'm sorry, I haven't seen it. No, zaginął właśnie piesek i mała się tam martwi o niego. You're looking for scraps? I'm not sure if that's a good thing or bad. No właśnie o to chodzi, że nie mogę go znaleźć za nic. Kto jeszcze może wiedzieć coś na jego temat? I'm so sorry. Anyway, I've dealt Isaac. That's not. No, that can't be right. Unless something happens that I'm not aware of, Mr. Isaac should still be the sole representative. Okej, okay, czyli no i teraz jedziemy do Izaka powiedzieć mu o tym całym długu. O agencji, która chce odebrać od nas dług. Your father didn't have any debt. Heck, I'd even classify him. They called themselves a Tuss and Huss.
These two buffoons are... Come again? Buffone. These two idiots are brothers from around Portia. They're bandits. Or at least they... What should I... Well, I'd ignore them, but that's just me. Tak. Pojedź do kogoś z tych civil korpsów, żeby się tym zajęli. Chciałabym zobaczyć... Obstawiam, że Arlo tu będzie. Chciałabym się z nim przywitać. Więc najszybciej będzie iść do ruin. A nóż i Arlo by coś wiedział odnośnie psa. Ponieważ on się kręci, jak ma ten swój taki dyżur. Jak to się nazywa? Jak patroluje... Nie pamiętam, jak to się... jak to powinnam nazwać, więc... Powiedzmy, patroluje. Jak jest na patrolu, to... Też się tam kręci. A nie, to sam. Ale ty mi mówiłaś już odnośnie psa. Bardzo bym chciała wiedzieć odnośnie, bo wiecie... Aha, mam powiedzieć całej trójce. To super. On idzie, patrzcie, tutaj szedł. Ach. Arlo, stój. Fajnie, że jesteśmy niższe od nich wszystkich. I think I heard barking when I was patrolling the collapsed wasteland. I went looking, but I didn't... Huss and Tuss. Doing what now? How much time do they give you? A week, right? I'll be sure to show up that morning. Dobra, czyli jesteśmy już załatwieni z Civil Corpsami. I odnośnie psa powiedział, że w Westerlandzie, czy jakoś tak to się nazywa, że słyszał coś. No to idziemy sprawdzić. Dzwony biją. Wasteland, dobra, Westlandzie. Be careful. Jestem zawsze spokojna i ostrożna. Tu jeszcze nie biegaliśmy. Ja sama też tu nawet nie biegałam. Gdzie on może być? Jest jakiś znaczek, gdzie konkretnie mam iść? Nie, oczywiście, że nie ma. Ale jest niebieska kropka. Obstawiam, że to nie są pacyfiści. No nie są. I mnie atakują. Ha, jest pies! Idźcie sobie, nie rzucajcie we mnie. Chociaż sądzę, że dlatego też sprawdzali, nie? Jest tutaj pies. Woof, woof! Scraps? It ran away. I should tell Polly. No dobra, to idziemy do Polly. Powiedzieć jej, że znaleźliśmy psa, ale niestety, że nam uciekł. Tutaj też nie pacyfiści. Czemu to są same niebezpieczne istoty? O, tam jest skrzyneczka. Zaraz pójdziemy do dziewczynki. Najpierw skrzynka. Opa. Patrzcie, mamy lusterko. Opa. Tędy. Bambo papaja. Jest więcej tego? Nie, nie ma. Dobra, idziemy. Mała jest w szkole zapewne, bo jest taka godzina szkoły. Więc pobiegniemy do szkoły, powiemy jej. Zobaczymy, co nam dalej powiedzą odnośnie tego. Copperplate'y się robią, to nie jest źle. No, dzieciaki się uczą. 1 razy 1, 1 razy 2, 1 razy 3. 1 plus 1. You find him, I can't believe it. Haha, sorry, I'm so excited. No spoko. He's running away. I heard that you took care of the thieves. I just knew Toby wouldn't be able to. Czyli Polly i Molly nie mają ten. I'm so glad you defeated the thief. Nie mają głosów. Do you believe in ghosts? Nie, nie wierzę w duchy. Hello. Thank you for defeating the... Chociaż obstawiam, że tutaj będą, że duchy istnieją, czy coś innego. To nie tędy jest wyjście. Ale skrzynka jest na górze w szkole.
O, tu jest Lucy mieszkanie. Czekajcie. To nam daje defensywę, atak i stamina. A to jest max HP. No tak, no to za to będzie lepsze. Mhm. No nieźle. Dobrze wiedzieć. Może jak będziemy przyjaciółmi, to wejdę do niej tam. Chociaż... nigdy nie wiadomo. Teraz tak. Tutaj... Feed dog. Dog food. Skąd ja mogę wziąć dog food? Przekonajmy się, co misje o tym mówią. Copperplate, nie blade. Dobra, nieważne. Tak, tu mamy czekać tydzień. How to find him? Ask around in the circle. A nie, dobra. Zapytać się w mieście. Chociaż w mieście to mieliśmy się zapytać. Powinnam zejść jeszcze niżej, nie? Tak, Polly ze skrobi do... Meat, flour and salt into blender. Mięso, to i to. Blender chyba mamy. Znaczy, mamy do zrobienia. Arlo chciał chyba spaghetti, ale ja nie mam kuchni do robienia takich rzeczy. O, QQ biegnie, czyli Gast gdzieś tam już mu uciekł. O, to jest nieszczęśliwe, muszę to nawieść. Mam akurat dwa, to i tak musimy iść do babuni po składniki do karmy psiej. Czy tak. I teraz tak. To zróbmy dwie, trzy na wszelki wypadek. I teraz tutaj. Tutaj mamy do zrobienia blender. No i blender mam. Copper bary to... Aha! Że co proszę? Carbon steel... to już mamy chyba grubsze te kaliber do robienia. Ale żeby je zrobić, to wiecie co? Ja potrzebuję tego. To ja mam pomysł. Tak. Usuwamy to. Robimy to. Ponieważ ja potrzebuję tego. Co potrzebujemy do tego? Tego nie zrobię teraz. Tego też nie. Stąd stół powinnam zrobić. Stołeczki dwa. Mogę zrobić aż 60. To nie jest źle. Dobra. Są. Bo potem już są plank i planki zrobię na tym. I plate też zrobię na tym. Teraz tak, to mogę sprzedać. Żadnej z tych rzeczy nie mamy. Mięso. Czy ja mam mięso jako mięso gdziekolwiek? Mam mięso jako mięso. Super. Nie mam soli ani tego. To i tak do babci muszę się wybrać. A ogólnie tak myślałam, żeby iść na ryby w takim razie. Potrzebuję robaczków najpierw. Wiecie, iść na ryby i po prostu zbiorę trochę kasy w tym momencie, jak ja będę łowiła te rybki. A tam będą się robić te rzeczy. I najwyżej ja sobie po prostu przyspieszę ten moment na rybkach. A nóż złapie jakąś fajną rybkę. Babcia ma jeszcze otwarte. Potrzebuję mąkę. Tak kupię z 5. I potrzebuję soli. Nie wiem ile to. To już posiadam, a tego potrzebuję. 15. No tego kupię jeszcze tak. Za 90? 93, kurde, o te 1 za dużo. No ale cóż, u babci kupiliśmy. To ja teraz tak. Gdzie jest najbliżej ryby? Tu mogę iść. Będę w innym miejscu. To ja najwyżej idę sobie na ryby.
I tam wam przyspieszę, nie będę tego wycinać, tylko to przyspieszę. Najwyżej zobaczycie, że jak, jeśli uda mi się coś ciekawego złowić. Zapomniałam o tym zasranym tym. Musiałam to akurat zapomnieć dzisiejszego dnia. Dobiegnę. Zacznij się, proszę. Good evening, everyone. I'm pleased to announce that we found the culprits for the stolen items. Since the last fireside meeting, I've obtained enough capital to commission the construction of 5 DDV. We're in the process of visiting the builders in our town to get them signed up on this project. When this system is complete, Portia will enter a new stage of rapid expansion and become a beacon of development in the free cities. I hope that everyone looks forward to it. What is it? Czyli pojawia nam się akcja z Didi stopami. To będzie potrzeba parę rzeczy. QQ 21. Tak poszłam sobie na rybę. Zarąbiście. Good job. Kto to chciał w ogóle? Ta misja z plejtami. Nora to już pewnie weszła do swojego apartamenciku. A nie, chodzi. Dobra, biegniemy. Bo jeśli ona by była u siebie w domu, no to wiecie. Do apartamentów można wchodzić max chyba do 18. Bo ona mieszka w tych happy apartments. Ale znaleźliśmy Scrapsa, czyli Scraps, czyli jesteśmy na dobrej drodze. O, idzie Nora. Hopsa. Thank you! Matka natura, tak, super. Ekstra. Antoine tam podgląda Xiu. O, już nie. Idziemy spać. I widzimy się rano najwyżej. Hello! I've got great news. This is a big order. The mayor... Tak, teraz się zaczyna ta akcja z Didi stopami, nie? Czekajcie, jeszcze wstawię to, bo w nocy wstawiłam po prostu sobie... A ja mam 6 ich. Ale to i tak, bo na Didi stopy są bodajże. To i to. No, ten już jest potężny piecyk. I potrzebujemy tego. Czyli o tym mi po prostu powiedział mój chłopak. Przygotuj się. Mój chłopak jest w cholerę przede mną, jeśli chodzi o to. On chyba jest na 3. roku już nawet. Tak maniaczy. I on mi powiedział, przygotuj się, że będziesz jedną rzecz musiała mieć tak masówkę. Ale takie, no to się zobaczy, nie? No to się wychodzi, że tak, będę musiała mieć... O, im babunia coś chce. Okay, the Wonder Moth is our rape. Come and pick some. Spoko. I babcia chce coś. Sophie Basket. Oh, are you alright, ma'am? Oh, I'm sorry, I'm catching for... Don't worry, ma'am. I'll find it for you. That's very kind of you. W szkole, Ale ogólnie biegniemy do Emily. No właśnie, bo na tema arbuzy. Patrzcie, arbuzy. Hi, the watermelons on my farm are ripe. Let's. The melons here are all ripe, but leave that big one alone. I call it Mr. Melon. Mr. Melon. Huh? How come?
Mr. Melon is my candidate for the Autumn Festival this year. At the rate it's growing, I reckon I have a good chance of winning. You have a competition for the Autumn Festival? Yeah, for the Autumn Festival. It's tradition here to do a town fair, and almost everybody shows up. There's lots of food and dancing and music and fun. At the center of it is the best Ever since I moved to my granny's ranch, I've participated in this competition every year. I've always wanted to win that prize. Can you imagine me winning it? I'd be so happy. We can go together this year. It'll be a lot of fun. Anyway, let's hurry up and pick them out. Czemu ja zbieram twoje te arbuzy? That should be enough. Let's chow. Idziemy jeść arbuzy. Told you so. They taste super great, right? It's like a cool breeze in the summer. Yeah, this tastes really sweet. I might not grow the biggest melon, but when it comes to sweetness, I've got this down pat. Don't worry, Mr. Melon is the biggest melon I've ever seen. I'm sure it'll win. I sure hope so. Well, I'm happy to hang out more, but it's time to take care of the farm. See ya! Bye, Emily! Jak bezczelnie arbuza wyrzuciliśmy na jej taras. Dostaliśmy pumpkin seedy. Mogę zasadzić sobie pumpkiny. Jej! Oj, babcia idzie. Find the basket around school. O, super. No dobra, ale zaraz pójdziemy, nie? Bo trzeba jeszcze ogarnąć te baby stopy. I one chyba są... Ciekawe, gdzie są do zbierania w ogóle, bo nie dostaliśmy zadania jako zadania. Basket sobie... No... Koszyczek z babuni znajdziemy. To jestem pewna na 100%, ponieważ nie chcę biednej tego zostawiać. Aha, i są, patrzcie, P. The free will did it with... Wybaczcie, ile kasy, nie? Tylko, że tutaj to będziemy musieli w takim razie na wszystkie 5 mieć materiały, nie? Szykować się, że materiałów będzie potrzeba sporo. Teraz tak. Babcia powiedziała, że gdzieś koło szkoły. To pójdziemy do szkoły. A tam jest skrzynka. Ja zauważyłam nawet. Kupmy to. No, Arlo mi uciekł. Have you seen a basket around here? You mean Granny Sophie's basket? Yeah, it was... Toby just tossed it onto the roof! He said he was really strong! Polly nie ma głosu. I'm sorry, you'll need to find a... Wtrążolił koszyczek na dach, no. No, patrzcie. No to mamy koszyk już. O, skrzynka. Patrzcie, i czy to nie jest rzecz, która nam jest potrzebna do blenderu? Nie musimy już jej robić. Petra ma dla nas zadanie. Oh, you came. Since you're building the DD transport, you'll need something called a small engine. The problem is there's a hazardous ruin. Mam small engine. Te to biało-żółte coś. Te to mam. To się nie musisz tylko martwić o mnie. Czekać. Teraz tak. Arlo będzie, czyli on będzie jechał tędy. Dobra, złapiemy go przy drugiej bramie, ponieważ chcę mu dać te kwiatki. To jest coś, co każdy z nich lubi, czyli czerwony bukiet róż. Tak. Każdemu można je dawać i oni je lubią. Chociaż nie wiem odnośnie Oaka, bo Oak jest dziwny. Oaks. I nie wiem, czy na pewno to działa przy nim. O, kaktus. No, That's a new high for them. It's for a week's time, huh? A bo on dopiero co usłyszał ode mnie, to... A widzicie? I Arlo idzie. From Petra. Aha, ja tego nie odczytałam. I mieliśmy to zadanie już do zrobienia, nie? O, i ja biegnę do niego.
I really want more tak, spaghetti z ostrym sosem. I patrzcie. Dziesiąteczka nam wpadła. Zastanawiam się z kim... Faktem teraz jeszcze nie chcę nikogo sobie wybierać do związku. No bo jak mówiłam, to najlepiej dom mieć znacznie na wyższym poziomie. Water tank. We might have a commission for you. We're in need of a water tank at my farm. Can you make one for me? Dobra. Dostaniemy ten placek z dynią chyba za tego tak. I stówę mimo wszystko. To... No, babcia się szarpnęła. I teraz tak, ogólnie mam to zadanie z Didi, nie? Ja je przyjęłam. Tak, Didi Transport, to nie są stopy. Didi Transport jest duża potrzeba. No nie jest to, ja poza odcinkiem po prostu pozbieram przez parę dni, bo chyba teraz nie mamy żadnego święta, nie? Najwyżej tak do końca tego, wiosny, pobawię się, połażę i pokopię rzeczy na Didi Transport, bo patrzcie, Didi Transport... On potrzebuje bardzo dużo rzeczy. Mhm. Smalżin. To. To. Siedzonka. Glas. I brązbary aż. A brązbary są do tego potrzebne. Więc wiecie, tego trochę będzie mi potrzeba. Więc ja nie wiem, czy ja nie zrobię... A czekajcie. Bo poprzednio powiększyliśmy, jeśli dobrze pamiętam, naszą działkę, tak. I teraz tak, czy ja mogę jeszcze więcej tego zrobić? Mogę. Bronz barów nam się jeszcze więcej przyda, tylko jeden niestety. Tutaj mogę jeszcze 4. Nie mam więcej charcoal. No i dobra. Robią się plejty. Plejty są potrzebne, ale do tego. Do. Ja nie mam Didi Bus Stop. Nie mam tego. Przystanku. Do przystanku są ważne. Water tank. Deski i cegły. Cegieł nie mam chyba tylu. Deski może bym miała. Mam 10 i mam 4. Ale chyba 6 desek jest potrzebne. Nie, 4. Opatrzcie. Idealnie, bo babcia chciała 1. To. I od razu. Jak się fajnie ułożyło. Hopsa. Jest i water tank. I zanosimy od razu babci. Czyli potrzebujemy teraz te autobusiki trzykołowe im robić. No dobra. Sophie Ranch. Ona jest w środku. No dobra. Now this is a nice water. Dostaliśmy placek dyniowy. Nie ma żadnego profitu, że ten? Że skończyliśmy tak szybko? Co tam, Donald? Niego się chyba zwierzęta. No. Ale masz rozwaloną. Nie wiem, co to jest nawet. Wygląda jak stajnia dla koni. Chociaż nie mam pojęcia, nie mam pewności. Zaczekajcie, to skoro tyle rzeczy jest potrzebne, to ja może zacznę powoli je robić, co? Skoro na jeden Didi Transport jest potrzebne aż 6, to bym musiała, tam jest ich 5. Sporo jest tego. A ja nie mam tego. Wiecie, ja i tak muszę zrobić to. Marble plank i bronze pipe. Bronze pipe'ów chyba nie mam, ani nie mam tego. Mhm. Czyli teraz tak. Potrzebuję 2. Tylko 2 mogę zrobić. I teraz tak, tu usuwamy. I potrzebuję zrobić ten 1, na którym mnie jeszcze stać. Tak.
I teraz tak, odłóżmy wszystko. Ja wiem, że tutaj za potężnie z tymi nie ma. A zaraz, to mi oddaj, to ja to odłożę sobie. I to. Czekajcie, jeszcze się upewnię odnośnie... Tylko chcę zobaczyć handbooka. Bo jeśli tak naprawdę, bo to... O, patrzcie. A to jeszcze jedno nam jest potrzebne. To i tak musimy mieć chociaż dwa. Dwa, jeden i cztery. No i trzy i to. To i tak nam to jest potrzebne, wiecie. No nic. Możemy zebrać wszystko. Ja to mogę iść sprzedać. Bo tak zauważyłam, że jakaś tam drobna kasa wpada, nie? Zaraz, kawałek dalej. Szkoda, że to się bardziej nie opiera o tą ścianę, nie? Ale no cóż. Plus, patrzyłam, dom zajmuje tyle miejsca, nie? Że szkoda gadać. Tak naprawdę teraz udamy się na te ryby, które ja tak bardzo chciałam się na nie wybrać, ale nie mogłam. I odłożyłam gdzieś bandeczkę. A no odłożyłam. Dog food nie zrobię. Mamy zrobić ten DD transport. I DD transport jest aż... Aha, nie ma ogranicznika. Czyli po prostu mamy go zrobić. No to nie jest głupio. Zwłaszcza, że... Wiecie. To się może trochę zejść, nie? Patrzę, co jest tam nad wodą takiego niebieskiego, ale chyba nie dowiem się. A tu są chyba głównie catfisze. Ale no nic. Połapię sobie ich trochę. I najwyżej, nie wiem, tak z do 17? I czas po prostu przyspieszy. Zdążyłam, to mogę mu sprzedać. Za dużych łowów dzisiaj nie było. Ale lepsze to niż nic. To ci mogę... To nie, to jest mi potrzebne. Zawsze parę stówek wpadło. A idę się z gazem przywitać. On siedzi. Zmarnowany życiem. Is QQ. No dobra. Tak naprawdę dzisiaj już więcej nic nie zrobimy, więc ja nawet nie idę do domu. I co? Będziemy kończyć. Spróbuję uzbierać materiały na te DD stopy, więc dzięki wielkie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz do subskrypcji, a jak już zasubskrybujecie, do wciśnięcia tego dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia na temat najnowszych filmów oraz żebyście wbili na moje social media. Snapchata, Instagrama, stronę na Facebooku. Trzymajcie się, no i hej!